Szanowna Pani Dyrektor, drodzy uczniowie, droga społeczności szkolna, mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, który odwiedził Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie, pana ministra aktywów państwowych, pana Macieja Małeckiego. Przywitajmy pana ministra gromkimi brawami. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego odwiedziny akurat w Zespole Szkół nr 1. To za chwileczkę przekaże pan minister, ponieważ ma dla nas wyjątkową niespodziankę. Wyjątkowa sprawa nie tylko dla tej szkoły, ale dla całego powiatu żyrardowskiego. Środki, które płyną od obecnego rządu dla poszczególnych gmin, powiatów, to wielka możliwość rozwoju. I z takich możliwości myślę, że i my skorzystamy, ale tu tę niespodziankę pozostawię panu ministrowi, by przedstawił nam, w jakim celu przyjechał do powiatu. Zapraszam, panie ministrze, proszę o zabranie głosu. Szanowny panie przewodniczący, państwo, panowie członkowie zarządu powiatu żyrardowskiego, droga młodzieży, pani dyrektor, droga społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie. Moi drodzy, taki krótko, bo dobra wiadomość, największe w historii pieniądze trafiają dzisiaj na ziemię żyrardowską, a te pieniądze, które, może tak, dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki programu Polski Ład w zakresie inwestycji. To są pieniądze, które kierujemy jako rząd do różnych samorządów w Polsce. Mnie jako posła ziemi żyrardowskiej szczególnie cieszy, że potężna kwota trafia właśnie tu na ziemię żyrardowską. I na konto powiatu żyrardowskiego trafi prawie 15 milionów złotych. A dlaczego jesteśmy, dlaczego spotykamy się w Zespole Szkół nr 1? Bo chyba 11 milionów złotych, jak pamiętam, z tego to są pieniądze na wasz kompleks sportowy. Sam przez kilkanaście lat byłem samorządowcem i wiem, że jaki problem jest w samorządzie. W samorządzie są trzy problemy. Pierwszy to są pieniądze, drugi to są pieniądze i trzeci to są pieniądze. I przez lata mniejsze miejscowości nie miały pieniędzy na inwestycje. I kiedy przygotowywaliśmy różne programy, czy to w rządzie premiera Morawieckiego, czy w rządzie pani premier Szydło, to zależało nam na tym, żeby zmniejszać te różnice, jakie są między wami, uczniami szkoły w Żyrardowie, a między tymi, którzy uczą się w szkołach w dużych miastach ze świetnym zapleczem. I to jest też, ja to też traktuję jako własną misję poselską, żebyśmy ograniczali te różnice, żebyście idąc gdzieś dalej na studia, do pracy, do gdzieś do dużego miasta mogli powiedzieć, my mieliśmy jeszcze lepsze warunki, lepszą szkołę, lepszy kompleks sportowy, lepsze boiska. To się dzieje przez lata, bo i ziemia żyrardowska bardzo dynamicznie się rozwija. Za tę współpracę w tym zakresie bardzo dziękuję panu staroście, panu wicestaroście Krzysztofowi Maciejczykowi, który pan Krzysztof zawsze skromnie stoi z boku, zawsze się o to tak przekomarzamy trochę, ale też od lat współpracujemy. Ale potrzeba ten czas wykorzystać. Ja trzymam kciuki, żeby te pieniądze posłużyły do poprawy waszych warunków w nauce, w sporcie, w wypoczynku. Takim pozalekcyjnym też, żeby ten obiekt tętnił życiem także po lekcjach, żeby mogli z niego korzystać także mieszkańcy Żyrardowa i ziemi żyrardowskiej. I tak po ludzku, żeby to była taka wizytówka, żeby to była taka perełka, z której będziecie dumni. Będziecie mogli szczycić się tym, i tak się będziecie szczycić, że chodziliście do tej szkoły, że mieliście tu wspaniałych przyjaciół i uczyliście się w dobrych warunkach. Także panie starosto, na pana ręce, na ręce kolegów tutaj przekazuję promesę programu, który przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dla nas równe szanse oznaczają właśnie to, właśnie inwestycje w każdym zakątku kraju.
Wojna, którą rozpętał Putin, atakując Ukrainę, wywołała też kryzys gospodarczy. To się objawia różnymi sprawami. No, ceny paliw na stacjach benzynowych, ceny gazu, inflacja. To jest efekt tej wojny Putina. Ale w jaki sposób ten program ma pomóc Polsce w walce ze skutkami tego kryzysu putinowskiego? To są pieniądze, które trafią do firm także na ziemi żelazowskiej, bo przecież ktoś będzie ten kompleks sportowy budował. Ktoś będzie budował mosty na drogach powiatowych. I to będą ludzie, którzy będą mieli zapewnione miejsca pracy, firmy będą mogły się rozwijać i kontynuować swoją działalność. Tak chcemy działać w całej Polsce. A dzisiaj powiem tak, to jest 15 milionów dla powiatu żelazowskiego, jest potężna dotacja dla miasta Żelazów, wracam właśnie ze szkoły podstawowej numer 3 i także gminy powiatu żelazowskiego też dostają od rządu potężne dotacje po to, żeby cała ziemia żelazowska bardzo mocno się rozwijała, żeby powiat żelazowski, miasto Żelazów, żeby były dobrym, bezpiecznym miejscem do życia i tego życzę. Macie jeszcze lekcje, czy już jesteście po lekcjach? Macie, słuchajcie, dobrze, to jeszcze ktoś pewnie powie, sam chodziłem do szkoły, więc wiem, jaka to jest frajda, kiedy była klasówka, pytanie i nagle ktoś przychodzi, słuchajcie, pójdziecie na spotkanie, bo jest jakieś wydarzenie. Ale jeszcze raz, trzymam kciuki też za wasze najlepsze oceny na koniec roku, żeby nie było nikogo, kto tak kocha szkołę, że jeszcze ten rok powtórzy. Ale trzymam za was kciuki, życzę dobrych ocen, a w przyszłości dobrych wyborów życiowych. Jeszcze raz dziękuję za to, że możemy się tak w takim miłym momencie spotkać. Dziękuję. Szanowny panie ministrze, drodzy uczniowie, rzeczywiście to taki historyczny moment dla powiatu żelazowskiego, ale także dla zespołu szkół numer 1, czyli dla waszej szkoły. Wreszcie doczekaliście się. To, co słyszeliście od swoich starszych kolegów, że plan powstania stadionu tutaj już był, ale nie było na to środków, tak, to była rzeczywistość. Brakowało tych środków finansowych, a dziś dzięki wsparciu rządowemu, temu największemu wsparciu finansowemu, będziemy mogli zrealizować marzenia wasze, swoje i całej społeczności zespołu szkół numer 1. Wierzę głęboko, że za rok, kiedy się spotkamy, już ta budowa być może będzie w trakcie, być może dobiegnie końca. Trzymajcie za to kciuki. Ja trzymam oczywiście kciuki za wasze wyniki, ale co chciałem podkreślić. Te wsparcie w kwocie około 15 milionów złotych i około 90 milionów złotych, które trafia do wszystkich gmin powiatu żelazowskiego. Właśnie dzisiaj to ogłoszenie, które przekazał pan premier Mateusz Morawiecki. To się dzieje na naszych oczach. To jest rzeczywistość, to jest faktyczne wsparcie. Bez tych środków nie moglibyśmy rozwijać powiatu żelazowskiego. Bez tego wsparcia nie stać nas by było na wybudowanie wielu dróg, wyremontowanie szkół, wybudowanie boisk. A wsparcie, które dziś przekazuje nam pan minister Maciej Małecki, przyjaciel ziemi żelazowskiej, jest realnym wsparciem. Ktoś może powiedzieć, czek, a gdzie rzeczywistość? Mogę wam powiedzieć, kilka takich czeków już otrzymaliśmy i wszystko, co było obiecane przez pana ministra, jak również przez rząd, realizowane było tutaj i miało to miejsce. Jesteście także w obiekcie, który został mocno wyremontowany, zmodernizowany. To też były środki zewnętrzne. Powiat sam nie poradziłby sobie z tak dużą inwestycją. Dziś macie piękną szkołę, piękną halę sportową, z której możecie być dumni. To są właśnie efekty pozyskiwanych środków zewnętrznych. Ja chciałem podkreślić, że jako starosta, choć działam dopiero około 2 lat, ale wcześniej byłem radnym i nigdy w historii nie widziałem tak dużego wsparcia finansowego, które płynęłoby do naszego powiatu, jak teraz za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, ponieważ często informacja, która płynie do osób młodych, a ja mogę jeszcze jako przedstawiciel tego średniego wieku, tak, ale też jeszcze na tle innych starostów powiatu jestem dość młody i mogę wam to powiedzieć, a wy możecie mi wierzyć, że takich środków finansowych nigdy nie było. I wy to zobaczycie na własne oczy, kiedy ten stadion będzie zrealizowany. Ale też środki,
w których nas wspiera pan minister na szpital żyrardowski, których także nie było przez kilkadziesiąt lat i ten szpital chylił się ku upadkowi, a dziś remontujemy go. Pozyskaliśmy także około 15 milionów złotych. Tak więc realne kwoty wsparcia przez rząd dla samorządu powiatu i myślę, że dzięki temu wy także będziecie mogli skorzystać z tych inwestycji, lepiej się rozwijać, lepiej swoje pasje kształcić zarówno w szkole, jak i w poszczególnych innych instytucjach powiatu żyrardowskiego. Panie ministrze, gorąco w imieniu zarządu powiatu i rady powiatu dziękuję za to ogromne wsparcie, które pan okazuje powiatowi żyrardowskiemu i wszystkim gminom z terenu powiatu. Wielkie brawa dla pana ministra. Otrzymaliśmy właśnie czek na prawie 15 milionów złotych, które trafią z funduszu rządowego Polski Ład do powiatu żyrardowskiego na różnego typu inwestycje. Przede wszystkim będzie to budowa stadionu lekkoatletycznego z boiskami wielofunkcyjnymi przy Zespole Szkół nr 1. Jest to ta inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat, szczególnie społeczność szkolna i absolwenci. Tak więc to marzenie wreszcie będzie mogło stać się rzeczywistością. Drugi ważny projekt, który sfinansujemy z tych środków, to budowa mostów w poszczególnych gminach powiatu żyrardowskiego, które wymagały już remontów czy też napraw. Tak też zdecydowaliśmy, by przekazać te środki właśnie na te cele mostowe. Jeśli chodzi o inwestycje budowy stadionu lekkoatletycznego, myślę, że ta inwestycja pozwoli realizować pasje, realizować zainteresowania poszczególnym uczniom, ale także i wszystkim mieszkańcom powiatu żyrardowskiego i miasta Żyrardowa. Tu mile widziani będą wszyscy. Taki był od samego początku cel i założenie pomysłu budowy stadionu, który jak wiemy kilkadziesiąt lat temu funkcjonował na tym terenie. Niestety czas sprawił, że został on zniszczony, zapomniany, a dziś już takiego stadionu niestety nie ma ani w tym miejscu, ani w żadnym innym na terenie Żyrardowa. Tak więc wracamy do tradycji lekkoatletycznych i odbudowujemy to, co najlepsze. Natomiast uczniom i całej społeczności powiatu żyrardowskiego dajemy nowe możliwości treningów, rozwoju w duchu sportowym, a także spełniania swoich marzeń i celów o osiągnięciach sportowych. Jakiś czas temu rząd Polski Prawa i Sprawiedliwości stworzył projekt finansowy Polski Ład. Wielu oponentów tego rządu mówiło, że to fikcja, to utopia, to niemożliwe do zrealizowania. Szanowni Państwo, to się dzieje. Przykładem chociażby dzisiejsza wizyta pana ministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego, który przyjechał z bardzo dobrą nowiną dla powiatu żyrardowskiego i obietnicą, realną obietnicą 15 milionów na dofinansowanie projektów złożonych przez powiat do rządu. 15 milionów, z czego 11 milionów będzie przeznaczone na obiekt sportowy przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. Pozostałe 4 miliony to na infrastrukturę mostową na terenie powiatu. To, co obiecane, będzie dane. To jest fakt i ja się bardzo cieszę, że większość tych pieniędzy, 11 milionów z tych 15 jest przeznaczone na infrastrukturę sportową, bo to moja branża, to moja dziedzina zawodowa. I kolejna szkoła będzie miała obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia i będzie on przynależał do Starostwa Powiatowego, a więc nie będzie służył tylko społeczności szkolnej czy miastu Żyrardowa, mieszkańcom miasta Żyrardów, ale społeczności całego powiatu. Będzie to stadion lekkoatletyczny z wielofunkcyjnymi boiskami, na którym będą mogły odbywać się zawody w końcu powiatowe w Żyrardowie. Wiemy, że takie będą nasze Rzeczypospolitej losy, jakie młodzieży chowanie. Więc jeśli będziemy mieli młodzież wysportowaną, młodzież otwartą na nowe wyzwania, to i przyszłość nasza będzie również rysowała się pięknie i kolorowo, czego wszystkim Państwu życzę. Bardzo się cieszę, że dnia dzisiejszego otrzymaliśmy z Polskiego Ładu taką kwotę od posła, ministra
Małeckiego, która umożliwi nam zrealizować to nasze marzenie.